Plota. Cześć kochani, tu Kasia i Ola, a to jest Hot Plota tygodnia w SK TV Hity na czasie. Podsumowanie tygodnia, same oczywiście najgorętsze ploteczki, a dzisiaj będzie między innymi o tym, kogo ostatnio wyśmiał Kuba Wojewódzki. Sprawdzimy też, o czym rozprawia Katy Perry. A także dowiemy się, czy Ania Czartoryska rzeczywiście jest w ciąży. Zaczynamy! Kochani, oglądacie program Hot Plota tygodnia w SK TV Hity na czasie. Kuba Wojewódzki bardzo lubi wyśmiewać inne gwiazdy i ostatnio na łamach pewnej gazety pojawiła się jego wypowiedź, gdzie stwierdza, że polski show biznes to po prostu Edyta Herbuś, czyli celebrytka, która tak naprawdę tylko i wyłącznie dba o siebie. Szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że Kuba ma trochę racji, no bo czasami nasz show biznes, już nie mówię tutaj o Edycie Herbuś, tak, ale czasami nasz show biznes naprawdę jest śmieszny i to, co się tam wyprawia, to no naprawdę czasami jestem w szoku, kiedy czytam wszystkie portale internetowe. Ja już mówiłam wcześniej, że ja tutaj staję w obronie Edyty, ponieważ zdecydowanie wolę takie gwiazdy, które gdzieś się pojawiły i coś zrobiły, czyli Edyta pojawiła się w Tańcu z Gwiazdami, bardzo fajnie tańczy, dobrze wygląda, niż na przykład gwiazdy, które tak naprawdę pojawiają się znikąd. Albo pokazują gołą pupę. Właśnie, jak na przykład Patrycja Pająk, tak jak mówiliśmy, czy Wojnarowska. Nawet już nie pamiętam imienia, ale wszyscy wiemy, co ona nam pokazała. Hot Plota. Kochani, to jest Hot Plota tygodnia, a wy oglądacie SK TV Hity na czasie. Katy Perry wzięła rozwód z Russellem Brandem i dopiero niedawno powiedziała dlaczego. Po prostu nie chciała z nim założyć rodziny, nie chciała mieć dzieci, nie była na to gotowa. A teraz chyba przyszedł ten czas, że Katy Perry wydoroślała, stała się prawdziwą kobietą i chce założyć rodzinę. Wydaje mi się, że po prostu Katy Perry ma parcie na ślub. Bo albo ostatnio, na pierścionek. Albo na pierścionek, bo ostatnio wyznała, że jest tego pewna, że ona to czuje, że jej aktualny chłopak, czyli John Mayer, już wkrótce się jej oświadczy. Dlatego co? No nie rozumiem, bo myślałam, że związała się z nim dlatego, żeby to był taki luźny związek, żeby nie było żadnych zobowiązań, a tu jednak chyba wszystko się zmieniło. Ale będzie nieprzyjemna sytuacja, jeśli on w najbliższym czasie jej się nie oświadczy. Ja bym się wstydziła trochę na jej miejscu. No myślę, że wtedy może się jej zrobić głupio. Słuchaj, chyba, że sama sobie kupi pierścionek i będzie paradowała z nim tak ostentacyjnie i jeżeli ktoś zapyta ją, czy to jest pierścionek zaręczynowy, to ona tylko się zaśmieje, ha, 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 i powie, nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Nie, 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 mi się wydaje, że ona znajdzie jakieś dziecko, da temu dziecku pierścionek, a jak to zrobiła Kim Kardashian, zrobi kilka zdjęć i będzie mówiła, że to pierścionek zaręczynowy. Kochani, oglądacie program Hot Plota tygodnia w SK TV Hity na czasie. Podobno Ania Czartoryska walczy o bardzo ważną rolę w filmie, ale jednocześnie jest w ciąży, więc stwierdziła, że lepiej o tym nie mówić, bo jeżeli producent tego filmu dowie się, że ona jest w ciąży, no to pewnie nie będzie chciał jej zatrudnić. I w pewnym programie śniadaniowym bardzo pewna siebie odpowiedziała, że absolutnie nie jest w ciąży. Niestety wszystkie plany popsuła jej teściowa, bo ona bardzo chciała stać się babcią i kiedy ktoś ją zapytał, czy jej syn i synowa mają w planach jakieś dziecko, no to ona powiedziała, ale rzeczywiście, że tak, ja już wkrótce zostanę przecież babcią. No i Ania Czartoryska musiała się nieźle wkurzyć, bo teraz nie wiadomo, czy dostanie tę rolę, czy jej nie dostanie. No ale no wiadomo, kiedy jesteś w ciąży i już jest widoczny brzuszek, no to trzeba zmienić cały scenariusz albo wymienić aktorkę, a to drugie raczej w grę nie wchodzi. No ja jestem bardzo ciekawa, jak to wszystko się rozwiąże, no bo jak na razie Ania Czartoryska milczy na ten temat. Kochani, na zakończenie dzisiejszej Hot Ploty tygodnia mamy dla Was jeszcze jedną ploteczkę dotyczącą dzieci, dotyczącą rodziny, bo jak wiadomo, w 2013 roku był boom na adopcję dzieci, zwłaszcza z krajów trzeciego świata. No i Charlize Theron adoptowała syna jakiś czas temu, ale to był syn ze Stanów Zjednoczonych, a teraz postanowiła, że kiedy on już jest duży, ma tam kilka lat, to chciałaby powiększyć rodzinę i wcale nie chodziło jej tutaj o tatusia. Nie, 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 na razie nie poszukuje żadnego tatusia, wystarczy jej kolejne dziecko, prawdopodobnie to dziecko będzie z RPA, bo przecież stamtąd Charlie
Seron pochodzi. No, my oczywiście jak najbardziej to popieramy, no bo bardzo fajna mamusia. Ja już wcześniej mówiłam, że taka mama może zapewnić dobrą przyszłość, więc czemu nie? Może dwójkę mieć, trójkę, czwórkę czy nawet piątkę. Albo tak jak Angelina Jolie, całą gromadkę, także może spokojnie zrobić z nich drużynę futbolową na przykład. Dokładnie tak. A my się z Wami już dzisiaj żegnamy, to by było na tyle, ale widzimy się oczywiście jutro. Jutro będzie normalna hotplota, ale znowu tak, będziemy razem. Tak, do zobaczenia.